Cześć, jestem Wojtek. Dzisiaj zaprezentuję Wam, w jaki sposób skonfigurować klucz sprzętowy zawierający licencję programu Camurx. Klucz umieszczamy w porcie USB komputera. Jeśli komputer nie wykrywa klucza, należy zainstalować sterowniki, które pobieramy ze strony www.camurx.com. Pobieramy program Sentinel Driver wersji 7.6.6. W menu Start Windows znajdujemy i otwieramy Camurx License Manager z pełnymi uprawnieniami administratora. Następnie przechodzimy do zakładki License Setup i upewniamy się, że metoda licencjonowania to Hardware Dongle. Poniżej znajdują się dwa przyciski. Update Dongle, którego wciśnięcie powoduje uruchomienie następnego etapu konfiguracji, oraz View Dongle, który pozwala na podejrzenie zawartości klucza sprzętowego. Klikamy View Dongle. W wyświetlonym oknie możemy znaleźć informacje o dostępnych modułach w naszym pakiecie. Bardzo ważną informacją zawartą w tym oknie jest numer klucza sprzętowego. Możemy go odczytać w lewym górnym rogu okna dialogowego. Po zamknięciu okna informacyjnego przechodzimy do następnego etapu aktywacji licencji. W tym celu klikamy Update Dongle. W oknie Open Code File wybieramy lokalizację, w której znajduje się plik z rozszerzeniem kod. Jego nazwą jest numer naszego klucza sprzętowego. Wybieramy plik kod i następnie klikamy otwórz. W oknie Update Protection Block wyświetlone zostały informacje na temat licencji, jej typ oraz autoryzowane moduły. Klikamy przycisk Update w celu aktywacji licencji. Została wyświetlona wiadomość Security Block Update Successfully. Oznacza to, że plik kod został poprawnie zaktywowany. Licencja sprzętowa jest teraz aktywna.